Siemanko, nie było okazji się przywitać, gdyż pomysł z filmem wyszedł w trakcie. Zresztą za chwilę zobaczycie. W filmie będzie kilka fajnych miejsc. Nagranych trochę średnio, ale plan był taki, że nagramy to dla siebie, ale może coś z tego zostanie ulepione. Na razie. Dobra, wyjątkowo startujemy w wyjątkowych okolicznościach. Jesteśmy 2 km od startu, trochę późno zaczęliśmy, ale w wyjątkowym miejscu, bo jesteśmy pod mostem. Później idziemy kamieniołom Liban, a później nie wiem. Do kamieniołomu zostało nam 22 minuty, 1,5 km. Wybraliśmy sobie zajebistą pogodę na spacer, 30 stopni, ciągle w słońcu, teraz w cieniu, ale ciągle w słońcu. Według map Google zostało nam 5 minut, ale tu nie ma wejścia. Jest tylko żółta ściana, cała żółta, garaż cała żółta. Droga wygląda, jakbyśmy docierali do celu, a idziemy właśnie równą godzinę. Halo, o, widać, 4 km. Zaczynam się niepokoić. Ale tu są chaszcze. Nie wiem, jak my tam przejdziemy, ale nie mam pojęcia jak. Gość jest pozytywnie nastawiony. Ja nie czuję się aż tak pozytywnie nastawiony. Ciepło. Temperatura daje nam w dupę. Dosłownie, mokra dupa, śmierdzi dupsko. Kurwa, ale krzaki. Ale chyba docieramy powoli. Jednak nie, jednak się cofamy. Mały problem. Ręka mnie boli. Ktoś przed nami idzie. Pójdziemy na skróty. Żartuję. Znaleźliśmy opuszczoną żabkę. Wygląda ona tak. Towaru już chyba nie ma, nic nie zostało. Mamy pewien problem, ale to nie jest problem. Tu wszystko jest jedną wielką dziurą. A my musimy iść tam, 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 tam za drzewami. Nie widać, mniejsza. Ale tam z tyłu, za drzewami, są te cosie stalowe. Nie umiem tego nazwać, jestem zjeb. Idziemy dalej. Wojtek wynalazł drogę, trochę mu nie wierzę. Nie wierzę, że dojdziemy do celu jego ścieżką. Ale znalazłem za to nagrobę żydowską. Jestem mokry jak świnia, spocona dupa, śmierdzi mi pacha. Wszystko naraz, ale warto, warto. Kilometr spaceru mnie wykańcza. Dotarliśmy oczywiście od złej strony, bo wejście jest tam, tam, u góry. My jesteśmy tu, na dole. I można wejść co najwyżej od spodu przez syp, ale chyba też się nie uda. Nie uda się. Ogólnie taki szkielet. Trochę stali. Nie da rady tędy wejść. Trzeba szukać kolejnej drogi. Najlepiej drogi do góry. Tędy jest droga w dół. Dobra. Czyli wchodzimy tam, gdzie jest główne wejście. Strefa rażenia. Też nie lubię takich schodków. Wyszli na górę. Po krawędziach. Przesunę się, bo pani robi zdjęcie. Sprawdzamy, czy doszliście. Trafiłem. Nie opierajcie za bardzo o tych barierach. No wiemy, tu ledwo co się trzyma. Tutaj raczej ryzykować nie będziemy, bo wejście pozostawia wiele, wiele, wiele. Wygląda to, jakby się trzymało na słowo honoru, a jakby było normalnie z kartonu. Nie ma co tu wchodzić. Idziemy dalej. Zwijamy się stąd z niewielkim smutkiem i żalem. Smutek, smutek, żal, rozpacz, płacz, zgrzytanie zębami, dokładnie. Niestety opuszczamy to miejsce. Opuszczamy to gęsto zagęszczone, ten gęszcz zagęszczony gęsto. Kolejnym krokiem jest kopiec Kraka. Właśnie do niego zmierzamy. Tętno rośnie, zadowolenie spada. Zbliżamy się do schodów. To dobrze, bo obecnie mam 160 tętno. Już jesteśmy prawie u celu. Już niedaleko. Jesteśmy na ostatniej prostej. Co i to wszystko? No. Chwilę temu tam byliśmy. Wchodziliśmy po to 10 minut, żeby teraz schodzić w kilka sekund, po kilku sekundach. Opłacało się. Jeszcze mogę wam pokazać fajny widok. Z góry, na podgórze. Fajny widoczek. Jest przejebanie gorąco. Udar to nasz drugi kolega dzisiaj. Czy widzieliście chillerę taką, gołębia? No i tak się wszystko właśnie skończyło. Wylądowaliśmy pod mostem. Właśnie nas mija jakaś wycieczka szkolna. Jakaś wycieczka szkolna, 70-latków. Zostały nam 4 minuty do łajby, do jakiejś łódki. Nie wiem, jak będzie to będzie, jak nie będzie to nie będzie. I będzie trip nieudany. Będzie lipa totalna. Będzie załamka. Na 17 kilometrze się okaże, że szliśmy tu na marne. Już mamy prawie cel. Ta łódź trzyma się stary na kilku drewno. Jak już stoi tutaj od jakiegoś czasu, to na pewno trzyma. Na pewno da się jakoś wejść. Na pewno da się wejść. Na pewno da się wejść. Ja już widzę wejście. Widzimy się u góry. Ha! Teleportowaliśmy się na górę. Kurwa, w pajęczyny wszedłem. Jebana sz...
No, a tutaj mamy sterownię. Czy coś w tym stylu? Źle sterownia? To tutaj karły chyba. O kurwa, pajęczyna, szuto jebana. Pozbierałem wszystko, co mogłem. Chciałem cię uratować, stary, chciałem cię uratować, nie udało się. Tam mamy drugą łajbę. To jest ważne pytanie. To jest ważne pytanie. Ale to jest ważne pytanie. Czy się opłaca tam wejść? Nie wiem, jesteśmy wyżej. Jesteśmy wyżej. Wojtek mnie opuścił. Gość mnie opuścił. Tu mamy włas. Błażąc tędy, to ja bym wszedł i bokiem. No nic, nie opłacało się. Nie opłacało się. Tak dla zajawy, idziemy dalej. Pierwsza łajba zaliczona. Tu na zewnątrz, ani dookoła nie było nic ciekawego. Ale mam łajbę, ciekawą łajbę. Długą łajbę. Długa łajba. Długa łajba. Zobaczymy, czy da się tutaj wejść. On się wspina. On jest alpinista. Nie masz co. Powiedział, że chyba nie warto. Ja wejdę, ale ja wejdę. Ja wejdę. Ja wejdę, on już wszedł. Wojtek jest na szczycie. Wojtek jest na szczycie. Nie ma nic. To ja nawet nie wchodzę. To ja nawet nie wchodzę. Zrezygnował. Chciał tędy zejść. Był taki kozak, ale jednak nie. Jednak nie. Jednak nie. Schodzi tędy, co wchodził. Mega ślisko. Yeah. Łaska oparzona. No to po chuj się tam pychał. Żegnamy się z łajbą. Nara, łajba. Myślałem, że mam jednego. Dobra, czyli idziemy tak samo, jak szliśmy wcześniej. Chodź, idziemy. W tym momencie idziemy na opuszczone osiedle. Najgorsze jest to, że nie wiemy, czy tam wejdziemy. Jak widać, chwilowa pauza. Za chwilę będziemy u celu, zobaczymy, czy damy radę wejść. Jak nie damy radę wejść, no to trudno, nie? No, dzisiaj my i tak dużo przeszliśmy. Za chwilę może będzie ciekawie. Na razie się okazuje, że chyba tam jest wyremontowane, bo na obecną chwilę, daleka jak rzuciliśmy okiem, no to było widać, że tam są okna wstawione. Zobaczymy, obejdziemy to naokoło. Zaraz się okaże wszystko, no ale na obecną chwilę... Nie, no dobra, dobra, kończymy. Chyba weszliśmy. Śmierdzi żulem, śmierdzi szczochami, to co lubimy. Chyba dotarliśmy. Łazimy teraz do góry, elegancko. Jesteśmy teraz w środku, idziemy wyżej. O, tam szczury stary biegają. Tu ja widziałem szczura stary. Idziemy dalej. Tu jest tak wysoko. Ja jestem spocony jak świnia, ale lecimy dalej. Wiesz, ile te stare okna muszą kosztować? Pokażę wam może, gdzie będziemy szli. Zaraz przy głównej drodze. Aha, zgubiłem się. Tędy? Co chcesz? Wiceroje. Wiceroje, nie? O kurwa! Tu jest jakaś kurwurtka taktyczna. Kurwa, ale lipa. Ale kurwa lipa. Ale kurwa lipa, ty. Powiedział gościu, chodź. Chodź, powiedział zaraz obok. Gość powiedział, chodź, nie? No to idę, nie? Tu jakaś dziura. W dół jak coś. No i już. No i dobra, jest. No dobra, tędy może nie. Dobra, jesteśmy teraz na tym kompleksie na dole. Myślę, że wszystko jest dostępne. Mi się tak wydaje. Wydaje mi się, że wszędzie wejdziemy. Dobra, jesteśmy tu. Wejdziemy na górę. Jakby nie patrzeć. Jesteśmy przy samej drodze, mega widocznik. Tam są jacyś ludzie. Wchodzimy na szczyt, na samą górę. Na razie widok mamy taki. Ja nie wiem w ogóle, o co chodzi z tym, że w każdym opuszczonym miejscu jest tyle śmieci, stary. Ja nie wiem, czy to ktoś se przynosi i czy to tak się nagle pojawia, czy co? No nie wiem, garnek, stary, nie ogarniam. Dobra, lecimy dalej, może wejdziemy na górę. Trzeba uważać na takie dziury, nie? Nie, wejście jest tu u góry, tylko że ono jest niedostępne chyba. No, na pewno nie. A zwłaszcza nawet jakby było, to byśmy tu się wjebali. Dobra, no nic, no. Nic nie pozostaje, tylko wychodzić z tego budynku w końcu i iść gdzieś dalej, nie? No jedynie, które wejście na górę było, no to co na którym byliśmy, czyli tutaj, nie? Na wprost okien, na wprost wszystkich, którzy mogli nas zauważyć. Dobra, nic tu nie ma, możemy zejść na dół. Cykniemy sobie kilka fotek. Fajnie to wygląda wszystko. A może sobie zrobię fotki? To jest mega fajny widok. Trzeba na dół, nie?
Tam u góry byliśmy. Byliśmy tam u góry, nie? Dobra. Tu nie ma nic. No nie ma nic ciekawego. Nie ma nic ciekawego, chyba że zobaczymy, co się dzieje u góry. Ty! A nie, dobra, myślę, że to jest fotka. Tu jest jeszcze gorzej z wejściem. No i tu już chyba nie wejdziemy wyżej. Tu już nie wejdziemy wyżej. No nic nie zostaje nam, tylko zejść na dół, nie? No dobra, ale to dziwne uczucie, jak widzisz nagle zajebane śmieciami wejście i nagle chcesz zejść, a tu jest normalnie. No dobra, no to schodzimy i tyle. Drzwi? Drzwi? Nie wiem, jakichś dwóch ziomeczków spotkaliśmy. Dwaj ziomeczkowie przeglądali sobie YouTube'a. Mieli go jeszcze stojak na pranie. Wynajęty cały pokój był. Wchodzimy, a tam czego, nie? Dobra. Wracamy. Dobra. Jedyne pomieszczenie z drzwiami. Tam było wszystko. Od krzeseł. No tam było normalnie, wiesz, jak na pranie i wszystko. Nie wiem. Mieli kurwa kanapy, mieli stoli. Hej! No i dobra. Uciekamy stąd, nie? Gorzej to wyglądało w sumie z zewnątrz, jak się tutaj przechodziło. Ale jakby nie patrzeć, daliśmy radę. Dobra, na obecną chwilę mamy 25 km, 20,5 dokładnie. 7 godzin 34 minuty. Wszystko jest pod kontrolą. Właśnie zbliżamy się do końca naszej wyprawy. 30 km pykło tak czy inaczej. W tym momencie zbliżamy się na pociąg. Także stoi już, czeka? No pewnie, że czeka. Lecimy. Nara.